Dekalog hakera. Każde zabezpieczenie można złamać. Włam się tam, gdzie jeszcze nikt się nie włamał. Informacja chce być wolna. Wina jest zawsze po stronie admina. Wynająć pałac z basenem, kupić kultowy samochód DeLorean. Dokładnie taki jak w Powrocie do przyszłości. Kogo stać na to wszystko? Chyba tylko dobry haker mógłby to tak ładnie zorganizować, oszukując nieco przez internet. Chcesz już zostać dzianem kolesie? Turbo, mówiłem ci już tyle razy, że ja nie piszę się na takie rzeczy. Obiecałeś, że będziesz dla mnie hakować. Co powiesz na to? Ja cię. Milion dolców. Za to widzowie telewizji Kinopolska mogą przeżyć prawdziwy powrót do przeszłości. Choć niedalekiej, bo film Haker z 2002 roku uświadamia, jak niesamowicie szybko zmienia się świat. Chłopaki oglądają filmy z kaset wideo, a super nowoczesny sprzęt, jaki zdobywają dzięki swoim przekrętom w sieci, to telewizory, wielkie i niezgrabne pudła. Tyle aparatury. Ty wiesz, ile szmalu byś musiał na to wybulić? A to tylko klik, klik i mamy. I będziemy mieć jeszcze więcej. W głównych rolach genialny haker McFly Bartosz Obuchowicz oraz jego kolega Turbo. W tej roli Piotr Miazga. Co tygryski lubią najbardziej? Hakować. Reżyser Janusz Zaorski zdradzał, iż o angażu tego drugiego zadecydowało podobieństwo do Nicolasa Cage'a. Życie jest pełne wyrzeczeń. Jak Nicolas Cage zaczął łysieć, to wyrwałem sobie kilo włosów. W pozostałych zabawnych rolach Bogusław Linda. Wszyscy biorą mnie za tego aktora. Lindę. A ja jestem Tosiek. Paweł Delong, Marek Kondrat i Paweł Wilczak. Od dowcipów, to tutaj ja jestem. Haker to jednak przede wszystkim film zjawiskowej Kasi Smutniak. Ekstra wyglądasz. Dziś światowej sławy aktorka i modelka, znana z okładek kobiecych magazynów. W 2010 roku zagrała u boku Johna Travolty i Jonathana Rhys-Meyersa w filmie Pozdrowienia z Paryża. Gdzie ty się tego nauczyłaś? Nie wiem. Chyba widziałam to kiedyś w kinie. Aktorka gra głównie we włoskich produkcjach. Reklamowała luksusowe perfumy i miała być nawet dziewczyną Bonda w Casino Royale. Kobiety też mają swoje tajemnice. Można, jak panowie skomentują włamanie hakera na stronę rządową? Już w grudniu w telewizji Kinopolska Haker. No to życzę państwu przyjemnego lotu.